Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym filmie informacyjnym i tym razem zajmiemy się tym, co nam Wargaming szykuje w aktualizacji 0.10.1, czyli tej, która wejdzie za miesiąc od tej najbliższej czwartkowej, która wejdzie około 20 stycznia. Jeszcze zerknę. Tak jest, 20 stycznia wejdzie kolejny patch, a ten wejdzie pewnie za 4 tygodnie, więc yy, czego możemy się w nim spodziewać? Nowy tryb, szanowni państwo, nowy tryb nazwany yy, escortą okrętu latającego, czy tam airship, no może to nie jest okręt latający, tylko, yy, no wiadomo jak airship się tłumaczy w angielsku, nie? I więc tak, na czym będzie owy mod polegał, czy tam mod? Tryb gry. Będziemy mieli dwie drużyny, które rozpoczynają w danym punkcie, i muszą ten swój sterowiec, bo to sterowiec jest, doprowadzić do punktu końcowego. I teraz będzie to polegało na tym, że przebywanie w pobliżu sterowca w porównaniu 3 km przyspiesza jego podróż sojuszniczych okrętów, a jeżeli są tam okręty przeciwnika, to będzie nam ten czas, znaczy prędkość tego sterowca zmniejszać. Także wydaje mi się, że tak, patrząc chociażby na to na papierze, na ten pomysł, to jest to szansa na takie w miarę szybkie, dosyć intensywne bitwy. Wygrywać będzie ta drużyna, która pierwsza dotrze do tego punktu końcowego, który mamy tutaj określony taką właśnie kotwicą, znakczaskiem portu, czy jak to tam zwał, tak zwał ale drugim kryterium zwycięstwa jest standardowo zniszczenie wszystkich okrętów przeciwnika, przy czym będzie to rozgrywane w formacie 12 na 12 i póki co tylko na tierze 10, także no fajny pomysł, zobaczymy jak to się rozwinie, czy to będzie jakiś sens, ale no takie fajne szybkie starcia będą takim urozmaiceniem troszeczkę na pewno tego, co mamy obecnie w Bowsie, bo Mimo, że bitwy są szybkie, no to dostać 11 do 1 w ciągu 5 minut to nie jest taka sama frajda. Jak tutaj 12 na 12 na małym dystansie i dużo się dzieje, to myślę, że jest szansa, żeby coś fajnego z tego wyciągnąć. Takie szybkie, fajne starcia mogą być fajne i ciekawe. Szybkie, fajne starcia mogą być fajne. Tak, tak, dobrze. Więc tak, będą dostępne również osiągnięcia, ale w sumie, kogo obchodzą osiągnięcia od czasu, kiedy te osiągnięcia przestały nieść ze sobą jakąkolwiek wartość, poza tym, że zdobywamy i gromadzimy je na koncie, nic z tego nie mamy. No, nie mam za bardzo przekonania do wprowadzania nowych, bo co za sens. W aktualizacji 0101 będziemy już na etapie drugiej części wczesnego dostępu do krążowników panazjatyckich i tutaj będziemy mieli odświeżony port SMOK. I flagę dostaniemy jeszcze. Zmiany w ekonomii. To są zmiany no niezbyt intensywne, ale zostały tutaj wydzielone. Otóż nagroda za zestrzeliwanie samolotów już nie będzie jedyny to plus, tylko jeżeli uszkadzamy samoloty, to również będziemy dostawali jakieś tam nagrody, czy to bazowego EXPA, czy to kredytów. Więc teraz nie ma znaczenia, czy tylko zestrzeliwujemy, bo zadawanie uszkodzeń też będzie punktowane. Także to jest spoko. I roz rozdzielanie punktów doświadczenia na tierach 9 i 10, 8 i 10 dla lotniskowców będzie bardziej premiowane za niszczenie z okrętów niż za samo klepanie damage'u przy czym no ja na lotniskowcach nie gram dużo i powiem szczerze, że bardzo często mam problem z tym, żeby zatopić jakiś okręt, być właśnie tą osobą, która zadaje taki ostateczny cios. Tylko często obijam, wysyłam eskadrę, żeby dobić ktoś tam w tym czasie, już gościa sprzątnie. Także tu jest ten problem, przynajmniej w moim wykonaniu. No ale jak to wpłynie na rozgrywkę, zobaczymy. Czy to jest potrzebne? Uważam, że nie. Ale teraz, tak, naliczanie kosztów. Wykorzystania amunicji też zostanie zmienione, ale myślę, że to nie są duże zmiany, także to możemy sobie pominąć. No i dotyczy to również ataku lotniczego, który jest wykorzystywany do walki z okrętami podwodnymi, także no, mało istotny element rozgrywki. Póki co na szczęście, bitwy rankingowe moi drodzy od 16 grudnia do 11 maja i tak brązowa liga 7 na 7 szóstki do siódemek. Srebrna Liga 6 na 6 ósemki i dziewiątki. I Złota Liga 5 na 5 podkreślam 5 na 5 na dziesiątkach. Więcej szczegółów zostanie podane później. E, mamy nowy sezon bitew klanowych. Również od y, grudnia tylko, że tutaj do kwietnia. Bez lotniskowców. Maksymalnie dwa pancerniki. Żadnych powtarzających się okrętów. I mamy ko konkretną informację na temat zmiany Kurfursta i Chabarowska, czyli wraz z wejściem aktualizacji 0111, czyli gdzieś w okolicach 20 21 lutego, nam to nastąpi. Zostaną te okręty zamienione na Prusen i Delny. Także będzie można sobie, mając wybadany okręt Tyru 9, aż wybadaną dychę, wyekspioną dychę, Wybadaną można będzie zarobić troszeczkę tutaj yy, kredytów. Tu możecie sobie przeczytać o szczegółach, nie będę się tu zagłębiał. Zmiany w botach to jest dosyć. No, no są na pewno osoby, które grają głównie na botach i może im to na zdrowie wychodzi, ale jakoś tam się te boty będą zmieniały. Mniejsza o to. Zostanie dodanych trochę permanentnych kamuflaż, m.in. dla Austina, dla Canarisa, dla Dido, nowe naszywki. Oraz tutaj ciekawa rzecz. Kontener Firepower, czyli siła ognia, to tak rozumiem. Wygląda całkiem przyzwoicie. Wygląda jak okręt. Tutaj mamy wieże poustawiane, artylerię dodatkową, takie inne rzeczy. I okucie w zasadzie takie okrętowe jest mocno. I co będzie można z takiego kontenera zdobyć? 37,5 liternego EXPA, albo 12 tysięcy wolnego, albo 900 tysięcy kredytów. 15 ty tysięcy węgla lub yy, kredyty. I tutaj dalej możemy sobie kontynuować y, okręty tieru 10, tylko że to są okręty specjalne, nie drzewkowe. specjalne, rzadkie, jakieś tam inne pierdoły. Mamy tutaj tak, Moskwa, Max Emanuel, Napoli, f, f, y, Sherman, to nie pamiętam to ma pełną nazwę. Forest Sherman o. Hayate Salem, Marso Yoshino i Kurfurs, który zostanie okrętem węglowym, podobnie jak Habarowsk. Także okręty węglowe będzie można zdobyć za pudełko. Niestety na tym etapie nie mamy podanej żadnej informacji na temat tego za co będą te pudła dostępne. W związku z czym musimy poczekać. Czy patch dobry? No, zobaczymy jak ten tryb się będzie spisywał. Powiem wam szczerze, że wygląda obiecująco. Będzie można szybko i dużo robić. Mam nadzieję, że się to spełni, że nie będzie to taka Średnia zabawa, jak to było w przypadku konwoju, bo tam było bardzo prosto wygrać. Tutaj ten, ten yy, sterowiec będzie niezniszczany, no, będzie się po prostu drifował tam nad polem walki. My na środku się napierdzielamy i liczymy, że albo wyrzucimy przeciwników, albo oni nas, albo po prostu doprowadzimy sterowiec pierwszy. To będą kryteria wygrane wygranej bitwy i yy, tyle. No, w patchu 0112 na to wychodzi: wejdą nam w pełnym dostępie okręty panazjatyckie krążowniczki. Także tyle się zapowiada na najbliższy patch i wydaje mi się, że chyba wszystko co chciałem powiedzieć, to powiedzieliśmy. Także bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.